applied like 3 years ago. Toczy się głównie w środku pola, ale prowadzicie 1-0. Tak, prowadzimy 1-0, mamy korzystny wynik. Na pewno zespół z Twarzędza prowadzi grę, to my staramy się kontrować. Ale dobrze to nam wychodzi, jesteśmy dobrze zorganizowani w defensywie. Groźne są te nasze kontry i stałe fragmenty również. Także no, musimy to podtrzymać w drugiej połowie. No właśnie, mogło być tak pięknie. Mogło być pięknie, ale proszę pamiętać, że dzisiaj byliśmy w 11 z jednym rezerwowym bramkarzem na ławce, a ostatnie 10 minut ten bramkarz musiał grać z powodu kontuzji. Słowa uznania dla mojego zespołu, bo Niestrze dzisiaj pokonany z boiska i naprawdę niewiele nam brakowało do tego, żeby rozstrzygnąć ten mecz i wygrać, ale naprawdę dzisiaj zagraliśmy bardzo dobre zawody. Trochę pecha, trochę indywidualnych błędów, natomiast ja jestem zadowolony i zespół Unii na pewno jest bardzo mocnym zespołem, a dzisiaj chłopacy pokazali charakter i gratuluję im tego punktu. W środę Puchar Polski. W środę Puchar Polski, natomiast no, już nie ja będę prowadził ten zespół, ponieważ dzisiaj to jest mój ostatni mecz, także myślę, że mam nadzieję, że zostawiam zespół w dobrej,
dobrej formie, w dobrej dyspozycji fizycznej i wierzę w to, że ta czwarta liga w Luboniu będzie, bo Luboń zasługuje na czwartą ligę i wierzę, że ci piłkarze, którzy są, na pewno zagwarantują tą czwartą.